Dobra, słuchajcie, będziemy dzisiaj obalać mity albo je powielać. Ceny w Tokio, część pierwsza. Nieprawda, będzie... Wyglądasz jak ten, zawodnik sumo. Mogę tak występować? Proszę, a będziesz w stanie mówić w ten sposób? A będziesz w stanie obalać mity lub je powielać? Czy państwo rozumiecie, co mówi do państwa Dorotka Szalondowska? Od kilku dni jesteśmy w Japonii. Do tej pory udało nam się spać w najmniejszym pokoju hotelowym ever, przypadkowo odwiedzić tokijski burdel oraz spróbować doskonałej japońskiej kuchni. Jeśli jeszcze nie widzieliście naszego pierwszego starcia z Tokio, to zobaczcie poprzedni odcinek. Tokio to największe miasto świata. To akurat fakt. No i podobno jest tu mega drogo. Sprawdzamy więc, ile kosztuje jedzenie w tutejszym sklepie osiedlowym. No i co można w nim kupić. Dobra, to jest ich żabka taka. Sklep codzienny, nie? Codziennie sobie wchodzi Japończyk do takiego miejsca. I słuchajcie, na wejściu są słodycze. I te słodycze są najdziwniejsze na świecie. I lepiej tutaj z translatorem być. Chyba, że chcecie sobie kupić watę cukrową w każdym smaku. Ja jestem fanką tej waty cukrowej o smaku El Greya. I teraz opcja, oczywiście kosmetyki, maseczki. Oni nadal noszą maseczki, nosili je wcześniej i będą je nosić, dlatego że oni też lubią ukrywać emocje. Na przykład i to jest też część mody. Kochają mrożone kawy, mrożone herbaty i w ogóle tych napojów tutaj jest mnóstwo. Morsko lubi najbardziej jaki napój? Ja robię herbatę zieloną, to jest super, bo w przeciwieństwie do Azji południowo-wschodniej herbaty są niesłodzone! Tak. No i teraz znowu przechodzicie przez słodycze, 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 słodycze i dochodzimy do właściwie jedynej takiej typowo, słuchajcie, jedzeniowej półki. Bo teraz oni mają tak małe mieszkanie, mniejsze od naszego pokoju hotelowego i bardzo często tam nie ma kuchni, więc tutaj macie produkty gotowe. I teraz zaczynamy od jakichś tam, nie wiem, napojów mlecznych, kaw i całej reszty. Zobacz, taki strawberry starbunio. Nie widziałyśmy tego jeszcze, a ja to biorę. I teraz dalej. Proszę bardzo, żarcie, 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 żarcie gotowe. Widziałeś to? Trochę mnie to jara. Myślisz, że to jest po prostu paluszek krabowy? Tak, to jest po prostu paluszek krabowy. Dobra, i teraz dla pani Molskiej możemy wybrać. Chciałabyś takie zdrowe rzeczy? Bardzo, wyłącznie zdrowe. Słuchajcie, możecie sobie kupić jajko ugotowane na miękko. Widzicie? To jest jajko. Ale często ono jest też solone. Och, one są pycha. I teraz tutaj macie dania, które sobie można podgrzać i możecie je sobie podgrzać tutaj w tym sklepie, nie? I nasza ulubiona rzecz na świecie, bo teraz tak, tu są kanapki. To jest właściwie praktycznie jedyne pieczywo, które jesteście w stanie znaleźć w japońskim sklepie. Są takie buły, jak u nas pieczywo tostowe. Takie w ogóle totalnie gumowe i ale są kanapeczki tutaj. I te kanapeczki się nazywają onigiri. I to są kanapki z ryżu. Słuchajcie, to jest czad. Natomiast jeżeli nie jecie mięsa, to musicie tutaj czytać, dlatego że oni potrafią do tego ryżu też wsadzić coś, co ma mięso, nie? Ale to jest wspaniałe, że są angielskie napisy. Można seaweed bonito broth. Co to jest bonito broth? To jest wywar z tuńczyka bonito, takich suszonych płatków. To będzie pyszne? To będzie pyszne prawdopodobnie. A ty chcesz z tym jajkiem? Tak, ja ją uwielbiam. Dobra. A ja sobie jeszcze wezmę... W ogóle to się zajebiście rozkłada, słuchajcie. A i w ogóle te wszystkie zupki, co mówimy, zupki chińskie, kojarzycie? I one są w Polsce też popularne. To oni mają je naprawdę w każdym smaku, w każdym rozmiarze. Jezu, ja wam muszę jeszcze sake pokazać. Chodź Molska jeszcze na chwilę do sake. I teraz sake, czyli ich ryżowe wino. I ono jest, słuchajcie, sprzedawane w takich kartonikach ze słomką. Albo w takich, proszę bardzo, słoiczkach. No, ale na śniadanie państwu tego nie polecamy. Hello. Hello. Ops. You need some? No, no, thank you. Dobra, i to jest ta część przy wejściu, gdzie możecie sobie usiąść, gdzie możecie sobie zjeść. Tutaj są w ogóle podgrzewacze do wody do zalewania zupek. Proszę, zapraszam cię na śniadanie, Małgorzato. Aha, no i właśnie jeszcze jedna informacja ważna, ponieważ nie można jeść na ulicy. Znaczy można, ale to jest niemile widziane, bo to jest uznawane za... bardzo niegrzeczne. Dlatego każdy sklep osiedlowy ma takie przytulne miejsce.
1463 jeny, mniej więcej 45 zł. Tyle zapłaciłyśmy za to śniadanie. No, śniadanie hotelowe byłoby dużo droższe i nie wiem, czy zjadłybyśmy dużo lepiej. Siadasz, Moska? No jasno. Dwa różne onigiri, trójkątne i takie. I teraz słuchajcie, to jest śmieszne, bo trzeba postępować dokładnie z instrukcją. Tu jest jedyneczka i jedyneczka pól. Proszę bardzo, jedyneczka pól. A, nie umiesz, nie umiesz. Przestań już, jakby wiesz. O, jest jedyneczka pól. Zaraz wam powiem, dlaczego to jest tak. Pek. I teraz, patrzcie. Oddzielnie jest nori. No właśnie źle to zrobiłaś. Dobrze zrobiłam. Nie, bo powinno to się odwinąć tak, że będziesz miała cały czas nori na kanapce. Nie, teraz tak. Robię tak. No źle to zrobiłaś. Źle to zrobiłam? No. Tak czy siak chodzi o to, że nori, że nori jest oddzielnie. Po to, żeby nie namokło. I teraz robimy sobie tak. No i ponieważ zrobiłaś to źle, to... I tak jest super, zobacz, widzisz? Mam super. O Jezu, jakie dobre. Jak to dobre. Śniadamy niczym pracownicy tokijskiego metra przed rozpoczęciem zmiany. Gdyby u nas na stacjach benzynowych czy osiedlowych sklepikach serwowali onigiri, jadłabym je codziennie. Proszę, wymieńcie hotdogi na onigiri. Tokio, słuchajcie, ma cholernie drogie hotele, ma bardzo drogi transport. Natomiast jeśli chodzi o żarcie, jest ok. Jadłyśmy też w dwóch knajpach, w trzech knajpach i zapłaciłyśmy warszawskie ceny, ale nawet na minusie, dlatego że jeżeli byśmy miały zjeść tak dobrze, musiałybyśmy pójść do bardzo dobrej knajpy i bardzo drogiej. No właśnie, wczoraj byłyśmy w typowej tokijskiej lunchowni. Za ucztę składającą się z dwóch wielkich porcji sashimi, miski pełnej owoców morza, sałatek, kiszonek, no i napojów zapłaciłyśmy nieco ponad 300 zł. No, zdecydowanie nas poniosło. Ale naszym zamówieniem spokojnie najadłaby się czteroosobowa ekipa. No i warto było, bo jakość tego jedzenia była absolutna. Pora ruszyć dalej. Opuszczamy Tokio i testujemy lokalną komunikację, żeby dostać się na dworzec. W Tokio funkcjonuje Uber, ale jego cena nie różni się od taksówek, co oznacza, że jest cholernie drogi. Odpada, za dużo wydajemy na żarcie. Jedziemy metrem. Czy jednak łatwo jest połapać się w miejskiej komunikacji 37-milionowego miasta? Moi drodzy, jesteśmy na stacji metra w Tokio, ale nie w dzielnicy Tokio. I teraz Małgorzata Molska zmierzy się z automatami. Tam mamy napisane, gdzie jedziemy, ile za to wszystko płacimy. Jesteś gotowa? Słuchajcie, 13 linii metra, jedno z największych w ogóle, jak się odmienia metro? Metrów. Metrów na świecie. A w godzinach szczytu... języka japońskiego po drodze. Dorota jest po prostu totalnie już dzisiaj zdenerwowana. Ja jestem najszczęśliwsza, nieprawda. Ale uda się nam, uda ja się żałuję, nam. Że my nie jedziemy w godzinach szczytu, żeby nas dopychali. Ja ci mogę tu przyjąć. Oni mają dopychaczy normalnie. Dobra, dobra, zaczynaj, dawaj, Gośka chodź. Sobie poradzi. Iż... Generalnie jest tak, są takie mapy i na tych mapach jest wszystko napisane. Te cyferki to są ceny biletów, to są nazwy stacji. Można to rozkminić, zajęło nam to dwa dni, ale teraz być może będzie to... No jednak nie. Cancel. Nie, właśnie będę grała, prawdę. Czekaj, bo tu jakiś shinkansen mi włączył się, to chyba nie jest ten automat jednak, wiesz? Press here to change train time. O, dzięki. Aha, cancel. A, bo to nie, bo ja źle wcisnęłam. Źle wcisnęłam, wcisnęłam Japan Rail. Nie chcemy tego. Tak, no wybieramy po prostu tą trasę, no genialne. Nie, back. A no widzisz, czyli to nie jest ten automat. To jest proste, naprawdę jest proste, teraz uda się. To jest ten automat. Kurna, przecież jest zielona po prostu trasa, jak w mordę strzelił, no. Jesus, to było łatwe. Nie możecie mnie winić, że się trochę na nią znęcam. Zapraszam. Robi. I teraz co? Wybieramy sobie z tamtej mapy. Ja pierdzielę. Poczekaj, muszę zobaczyć cenę. 200. No właśnie ile 200? 210. Jej, zobacz, wrzuciłyśmy tylko jeden papierek, a dostałyśmy tak dużo różnych. Nie wrzuciłyśmy papierka, jakby co. Aha, ja wrzuciłam, ale zobacz, monetę. To jedna moneta, mamy tak dużo. Brawo. 300 tak? 100, tak? 3. Proszę. Yokohama. A to ja nie wiem.
A to ja nie wiem. Pan mnie zaczepił i proszę bardzo. No to pan sobie pojedzie, proszę bardzo. Dałaś panu pieniążki? No tak, no coś mówię. Jesteś wspaniała. Tokijskie metro jest najbardziej rozbudowaną siecią komunikacyjną na świecie, przewożącą codziennie około 8 milionów osób. Długość wszystkich linii wynosi prawie 313 km. Rodzajów biletów jest mnogość. Pojedyncze przejazdy zaczynają się od około 5 zł, ale bilet dzienny to koszt około 4 dyszek znośnie. Nieco inaczej sprawy się mają, jeśli chcemy podróżować jedną z najszybszych kolei świata. To właśnie takim środkiem transportu jedziemy do Kioto. Naszą podróż do Kioto zaczynamy w Shinkansenie, czyli w szybkim pociągu. Słuchajcie, Japończycy mają wszystko najlepsze, najnowocześniejsze, najszybsze, więc dlaczego nie pociągi? Legendarne są w ogóle już historie o tym, że to są pociągi, które się nigdy nie spóźniają. Dla Polaka to jest coś dziwnego, Gośka, za każdym razem, jak to słyszę. Niemożliwe. Słuchajcie, spóźniający się pociąg. On się spóźnia 0,9 minuty w skali roku. 36 sekund średnio w skali roku. To jest po prostu, że taka ta pozdrawiamy serdecznie. Trzeba za. Dużo miejsca na nogi. Zobacz, Gośka, pokaż, jak my tutaj sobie walizy trzymamy. Bo jest jakie ciężkie. O, dobra. Ręka to jest. Trzymam sobie tak walizy i jest całkiem wygodnie. Słuchajcie, to są pociągi, które są w stanie się rozpędzić na walutach. Czekaj, to grubo ponad 500 km na godzinę, ale komercyjnie jadą tak spokojnie sobie, 280-300. Tak. Jest droga z Tokio do Osaki czy do Kioto, to są około 2 godzin. I to jest kolej, która została chyba w 64 zbudowana, jakoś tak na Igrzyska. Czytałam gdzieś, że od lat 420 wieku już mówiło się o Shinkansenie. No, generalnie chodziło o to, że pojawiła się olimpiada i trzeba było szybko przewieźć gości między Osaką a Tokio. Życie same plusy, jedynym minusem jest chyba cena, bo jest to dosyć droga zabawa. No ale warto. Ale powiedzmy ile, no. Dobra, no za dwie te gęby. No 400 od osoby, słuchajcie. 400. No gdybyśmy miały... Gdybyśmy miały Japan Pass, którego nie zrobiłyśmy. Nie zrobiłyśmy. Bo to się robi wcześniej, pamiętajcie. Wcześniej ja tego nie zrobiłam, moja wina. No to wtedy byśmy zaoszczędziły, ponieważ płacilibyśmy jednorazowo około 1000 zł i mogłybyśmy się przemieszczać w Japonii przez około tydzień. Na każdej trasie. Cały tydzień. Dokładnie tydzień. Także mamy taką sobą podróż, że zgoła inaczej zdarzyło nam się podróżować w Tajlandii, jeśli chcecie zobaczyć, to link jest gdzieś tutaj, o, tutaj, możecie zobaczyć. W tej gronie. Tak. No. Także pozdro, elo, nara. No i jesteśmy w Kioto. W dworce oczywiście możemy wziąć drogą taksę, ale w łatwy sposób dojedziemy do centrum autobusem. Jednorazowy bilet kosztuje około 8 zł, a całodzienny 24. No i trafiamy do naszego hotelu. Tym razem wybrałyśmy nocleg w ryokanie, tej tradycyjnej japońskiej gospodzie. Marzyłyśmy o tym, żeby zatrzymać się w starej części Kioto właśnie w takim miejscu. No to mamy. Gdzie my jesteśmy w ogóle? W Kioto, nie? Kto ma zajebistą chawireczkę w Kioto? Doronia z morską ma. Słuchajcie, wchodzimy sobie do jednogwiazdkowego hotelu. Serio, to jest jednogwiazdkowy hotel. I on jest po prostu urywający głowę. To jest tradycyjny dom japoński, ponad stuletni. Macie maty tatami na podłodze. Tak. Macie te wszystkie przesuwne ściany. Japończycy wbrew pozorom kochają przestrzeń. I oni w ogóle projektowali domy w taki sposób, żeby je można było zamknąć i otworzyć. W zależności od potrzeb. Są cudne łóżka, które są mega wygodne. I tutaj zobaczcie, jest taki, proszę bardzo. Widok. Byś tam się wychyl bardziej mocno, to się dzisiaj to zmieni. Ten widok jest po prostu mega. I ten deszcz, który pada, to jest najfajniejsza rzecz, jaka mi się przydarzyła. I mamy nawet miejsce do picia herbatki. Tu będziemy robić sobie naszą ceremonię herbaty. Ceremonię kakao.
Ja nie piłam herbaty generalnie, ale Moska jest szczęśliwa w Japonii. Słuchajcie, to jest czat. Ja was zachęcam, żeby szukać takich dziwnych hoteli, jak gdzieś podróżujecie. Bo one mogą się okazać takie, że urywają głowę. Ile takie urwanie głowy w centrum starówki Kioto kosztuje? No sporo. 800 zł za dzień. Tak czy siak, hotele w Japonii do tanich nie należą. Pamiętacie nasz tokijski pokoik? Kosztował 4 stówy. Ruszamy w miasto. Daleko chyba dzisiaj nas nie poniesie, bo leje jak z cebra. Ale jesteśmy mega głodne, więc zbijamy do sąsiedzkiej knajpeczki. Gosłuka od morskiej. Tak, mam droga, jest od wczoraj po prostu w nienawiści do siebie, nie przyznać mu poza dodatki. Everybody loves me, but I don't. No. Nie lubię siebie od paru dni, a właściwie chyba od 43 lat. Nie, myślę, że właśnie lubiłaś siebie i nie wiem, co ci po prostu strzeliło. Głupiści, Boże, przestałaś być. I najbardziej bym chciała, żebyśmy znalazły taki sklep, w którym są takie taśmy, tu się je przykleja. I ja widziałam to na Instagramie i robi się tak. Ale wiesz, że na Instagramie to jest kłamstwo, bo tam pani sobie filtr potem nakłada. Ale zobacz, gdybym miała tą taśmę, widzisz mnie? Poczekaj, no. Próbuję, żeby nie mieć oko. No, o, taki nos, patrz. I teraz tak, o, to jest tak. A teraz uważaj. No. I ja to taśmą robię magiczną, którą wymyśliłam. Ale to można gafrem takim czarnym zrobić. Tak właśnie nie, ale ja chcę taką taśmę mieć tu. Jak lifting, zobacz. Każdy ma swoje marzenia. Ceny w restauracji są zbliżone do tych tokijskich. Talerz 8 nigiri, czyli ryb i owoców morza na ryżu, kosztowały niecałe 40 zł. No ale porównując to do warszawskich suszarni, to chyba jest taniej. No a z pewnością lepiej. To jest węgorz. Jest wybitnie zrobiony, mimo że ja nie mówię, że jest wybitny. Chrupiąca skórka, soczysty w środku i słodki od suchiego sosu. Jezu. Pyszny. Tak, proszę cię. Dobra, wiesz co, to chyba jest naprawdę zjebiste. Mhm. Trudno będzie jeść mi sushi w Polsce. No, wiesz, to jest taka akcja. Że z Japonii i po prostu jesteś zmanierowana. Taka sprawa. To nie koniec naszego japońskiego tripa. Jeśli chcecie zobaczyć więcej, bądźcie czujni, subskrybujcie, dawajcie kciuki w górę, komentujcie. No i dzięki za to, że jesteście z nami.